Siemanko widzowie, z tej strony Lisek i dzisiaj robimy Roberta Lewandowskiego ocenionego na 99 oceny ogólnej. Jeśli podoba wam się ta karta i chcecie, żeby w FIFA 23 taka sama karta wyszła, zostawcie łapeczkę do góry i dajcie znać, co o tej karcie sądzicie i w ogóle co sądzicie o panu Smolarku, który w FIFA 23 będzie miał swoją kartę. I pamiętajcie, że partnerem kanału jest Superbet, czyli legalny w Polsce bookmacher. I z kodem LISEKHD przy rejestracji macie bardzo duże bonusy. Oczywiście zakłady bookmacherskie są dla osób pełnoletnich. A zobaczmy, jaki kuponik na dzisiaj przygotowałem, bo kuponik wygląda taki... O! City wygrywa, więc jutro kibicuję Manchesterowi City, najlepszemu klubowi w Anglii. Chyba, że nie, to będziecie mnie wyzywać pewnie. Arka Gdynia wygrywa, Napoli wygrywa i Fiorentina wygrywa, moi drodzy. Stówkę postawiłem, 539 zł wygrywa. Czy się uda, czy się nie uda, to zobaczymy. Ale widzowie, najważniejsze jest to, że content dzisiaj mocny. Dzisiaj content taki, bym powiedział, nawet, no mocny fest, bo jesteśmy na koncie Road to Glory, gdzie nie porobiłem tych paczek w ogóle żadnych. I w związku z tym dzisiaj wszystko otwieramy, a zaczynamy od tego, że mamy pika z jednym z trzech zawodników 84+. To jest złoty zawodnik, ale może być poszalały. Blind, okej. Okay. Więc jest okej. Okay. 91 oceny ogólnej, jest spoko jak na początek. Jeden z trzech shapeshifterów, pik, który wyszedł w zasadzie to dzisiaj. I zobaczmy. Gomez, o, no widzę, że Gomez to... Każdym chyba tym piku będzie na pierwszym miejscu. No i widzowie, pik 1 z 4, 95+. Ja przypominam wam, że jesteśmy na tym koncie Road to Glory, o czym zresztą powiedziałem na samym początku. Ale widzowie, w związku z tym, że jestem na Road to Glory, to przypomnę wam, że jest konto, kanał Lisek FIFA, do którego link jest w opisie. I to jest kanał, gdzie na FIFA 22 rozwijaliśmy dopiero sobie tak w połowie całą Fifunię. A od FIFA 23 będą tam codzienne odcinki się pojawiać właśnie z tego konta, bez FIFA pońców. No a na streamach i na tym kanale LisekHD będą pojawiały się kontenty takie, bym powiedział, grube, prawie takie jak ja. Czyli no dużo FIFA pońców będziemy na początek doładowywać, więcej niż rok temu, więc będzie się działo, widzowie, będzie masno fest. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. A my tu mamy pika 1 z 4, 95+, shapeshifterów. I żeby tutaj standardowo było ciekawiej, to po prostu wybieramy trójkę w ciemno. Ale jest na niej ciekawie, bo już mamy dwóch ownedów. I to jest Gomez. Okej, okay, standardowa akcja. Tu może być Abedi Pele, coś czuję. Kol, o nie. Dobra. Numer 4 wybieramy. O, Eden Hazard. Okej, okay, w porządku. No i widzowie, ostatnia karta. O, Werner. No dobra, no trójeczkę wybieramy, więc w sumie wyszło i tak najlepiej. Not bad, moi drodzy. I teraz przechodzimy do tych paczek, do tego, co sobie lubimy. Bo jakbyśmy nie lubili, to byśmy nie robili tego. I widzowie, mamy tutaj paczek dosyć dużo, nawet takich zwykłych. Ale te zwykłe paczki też mogą być ciekawe, bo prawie zawsze trafiamy jakąś kartę Team of the Season, więc ja po prostu pokażę to. Mamy Le Fon. Pokażę wam te paczuszki, bo może tutaj wyleci jakiś Kylian Mbappé? Jakiś może Ronaldo Nazario de Lumpa Pumpa? No może nie on, bo to by musiał... Chociaż nie, no może, czemu nie może? No może wylecieć, ty. Ale żebym tutaj Fejlan zaliczył, przecież może wylecieć tak, o, na wstrzyknięcie paluchem. A no może paluszkiem, je. Yeah. O, Walkout, France, Giki i to też, nie, no Le Fon to nie, Lohi, Hugo Lohi, okej. Okay. W ogóle te karty złote, rzadkie, takie nietocy, są więcej warte w tym momencie niż jakieś tocy 95. To jest coś szalonego, naprawdę, ale i tak jestem zdania, że ten content, który w tej FIFA jest, jest dużo gorszy aniżeli rok temu, bo pamiętam, że rok temu to kurde szło się bawić te paczki 10x85+, szło robić, a za te karty, które się trafiało, szło od razu robić piki z ikonami, paczki z ikonami, repeatable, ile się chciało, a tutaj no, jest sytuacja taka, bym powiedział, nieciekawa, bo no można zrobić te paczki 10x85, 2 na dzień, ale po co je robić, to w sumie nie wiadomo, bo nie ma na co przepalać, więc to taka sytuacja, no wydaje mi się, że było pod względem kontentu lepiej w poprzedniej FIFA, co nie znaczy, że FIFA poprzednia była lepsza, moim zdaniem. Jeśli
jeśli FIFA 23 pod względem gameplayu będzie co najmniej tak dobra jak ta FIFA, to naprawdę, to piękne czasy na nas czekają. Ale jeśli ona będzie... No, boję się jedynie tego, że możemy już nie doczekać tak fajnej gry jak FIFA 22, jeśli chodzi o gameplay. I będziemy wspominać, że FIFA 22 to była naprawdę świetna gra, jeśli chodzi o grę. Bo, no, w porównaniu do FIFA 21, matko jedyna, jak ja sobie przypomnę, to FIFA 21, ja przypomnę też wam, że ja FIFA 21, to ja skończyłem grać w Champions i tak dalej w maju chyba, w kwietniu. Więc no, tutaj pod tym względem naprawdę gameplayowo jest super. Kontentowo wydaje mi się, że jest słabo, ale może tutaj to... Może nie wiem, FIFA 23 to będzie kumulacja. Jak wiecie, w dużym lotku macie kumulację raz na miesiąc, czy tam raz do roku. 600 miliardów złotych do wygrania, to może FIFA 23 to też będzie taka accumulation pozytywnych emocji i będą szalone rzeczy. Widzowie, lecimy. 85x5, taka paczka na początek, a potem mamy dwa razy 85x10, a potem przechodzimy do lewego, który już czeka w przedbiegach. Karta Team of the Year! Okej, Jorginho, 97. To jest dobra karta. Dobra karta, super, naprawdę. Bym się cieszył, jakbyśmy trafili 8 miesięcy temu. A Betty Pule, no super, ale my już go mamy. My już go mamy, przyjaciele, i on jest niewymienny też, no. Ale no, zaskoczyło mnie to. Więc jak mamy już taką kartę 98, to przepalmy ją w jakikolwiek sposób. Bo nie sposób jej nie przepalić, nie sposób ją squixelować, gdy muzyka tak gra. Stało się, a Betty Pule dołącza, w sensie wychodzi z naszego składu, żeby szybko się zamienić. No i lewego, widzowie, mamy. Tak o, Lewandowski, król Polski, dołącza do naszego, no, królestwa, można by rzec. Lewandowski! No ciekawy jestem, jak się będzie grało tą kartą. Ale minę strzelił. Taką, bym powiedział, niecodzienną. Jo, czy kręcę! No to jest magia. Magia tego kanału. Tu się dzieją naprawdę niecodzienne i niewyobrażalne rzeczy. Przepalamy Pele i w zamian za to dostajemy Lewandowskiego i Pele. Crazy. Really. I teraz tak. On ma 4-5. Moim zdaniem... Cicalafon. Naprawdę. Statystyki idealne. Karta też idealna. Chociaż... Kurde, no też przypominam sobie czasy, kiedy... ale to było dawno, to było FIFA 17, FIFA 18, kiedy nawet w tym momencie, czyli sierpień, lipiec, takie karty właśnie ocenione na 99, albo jeszcze dawniej, to z wielu z was jeszcze może FIFA wtedy nie grało, FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14, kiedy no były, to była FIFA chyba 12, Mistrzostwa Świata, to na przykład taki Neymar, kiedy wychodził, 99, kurczę pieczone, te karty mimo wszystko miały taki klimat, a teraz wychodzi ten Lewandowski 99. Ach, no zobaczymy. Dobra, widzowie, brum brum wyjeżdża na rejony znowu, brum brum jest gotowy, jesteś gotowy, jestem gotowy, jep. I moi drodzy, i odsłaniamy. Tu pewnie dużo duplikatów będzie, więc może jeszcze jakiś kontencik się zrobi. Taki, wiecie. Jeden duplicate, okej, okay, Felipe. Okej, okay, okej, okay. Co, ale słabiutko. 3. Okej, okay. 5. Ty. Coś się zepsuło, chyba. Ty, dzwonię na policję, halo. Halo, policja, proszę przyjechać na Santiago Bernabeu w EA Sports. Nie, no fatalna paczka, naprawdę. Nawet nie wiem, co ja mam powiedzieć. Taka... O, Felipe jest wymienny. Znakomicie. I widzowie, możemy to zrobić. Teraz możemy odsłonić to memem. Możecie dać znać, co sądzicie o tym memie. Mem dodany miesiąc, rok temu. I możecie dać znać w komentarzu, czy XD, czy raczej nie. W ogóle na nową FIFA będzie powstawał nowy Discord. I tam też takie memy będzie szło przesyłać. I tak dalej. Dobra. Patrzcie na widzowie, jaki jestem szeroki. I tym memem będziemy to odsłaniać. Stary, chodź. Synek, pójdziemy pojeździć na rowerze. Ok, tylko nie zrób przypału na dzielni. Stary,
Kilometr po wyjeździe. Oj, chyba... Chyba mamy podkręcone... Podkręcone rzeczy, bo chyba tam była karta Team of the Yard. Okej. O, chyba nie. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, jeszcze 2T. Mędysz. Ben Yader. No widzowie, no... Mam mieszane uczucia. Tak bym powiedział... Średnio najeżdża. Więc myślę, że tutaj najlepszy moment do tego, żeby przetestować Lewandowskiego, jest właśnie w tym momencie. Reading Finals Entry. I moi drodzy, składziku jeszcze nie widzieliście, więc ja wam pokażę, w jakim składzie będziemy testować pana Roberta Lewandowskiego. Edit lineup. Tu ja Grahana przepaliłem, co jest? I moi drodzy, tutaj jest już miejsce na niego. Jest, on już tutaj czeka. Witamy serdecznie, Roberta Lewandowskiego. I Robert Lewandowski będzie grał oczywiście na ataku, no bo gdzieżby indziej. Dodajmy mu jakiś chemistry style, żeby poczuł się, że jest w domu. Nie wiem jeszcze jaki, na pewno tempo mu troszkę. O, do dribblingu, passing, świetnie, idealnie. Wtedy ma w zasadzie wszystko na 99. No karta crazy. Ajajajaj, jeszcze nie chcą mnie wypuścić, ale tutaj Benzema. O, Lewandowski wygraj, ależ. No nie, no on ma 2,10 m, przypominam. Dobrze, na czerwonym, dobre uderzenie. O, co to było? Bracia Lewandowscy, jak ja was, kurwa. Ty, Lewandowski sfaulował Lewandowskiego. Aul. Lewandowski, what a right. Wow. What a goal. Naprawdę, no karta. Jeszcze z dziesiątką. Co jest? Robert, what are you doing? Sam mi sfaulował chłopa. Jeszcze jak się uśmiechnął.